Że brzydko śpiewam. Ale kiedyś wygrałam konkurs w kościele. Jak śpiewam Alleluja. Trzeba! Siema. Co? Ej, chciałam coś powiedzieć. Tak. Tak? Dokładnie to. To chciałaś powiedzieć? Tak. Ja nawet nie widziałem, ale strzelałem, że to powiesz. No bo... Gratuluję. Ja jestem spełniona już teraz. Co? Tyle simpów już cię obserwuję. No nie. No A wiesz, dobra. większość to laski, ja nie wiem o co wam chodzi. Laski? No spójrz na mój czat, przecież to jest Daria, Super, Natka, teraz Julia. takie laski obserwują. Zapraszam na mojego Instagrama, Walt Podłoga Official. Dziewczyny, zaobserwujcie, A możecie oni nawet. ładne laski obserwują. Chcę tylko. Ale laski w jakim wieku? No moja moderatorka na przykład Natka ma 20. A oprócz swojej moderatorki są inne, podobno. No są, ale to nie wiem ile mają lat raczej, nie? Ale mówisz, że. No pytam. A skąd wiesz, że same laski cię Znaczy oglądają? nie same, ale większość to laski, jak patrzę na czat. Kurwa, to ja pójdę tam popisać sobie. Bajera na czacie będzie robiona. Ale musisz mi moderatora dać, żebym się wyróżniał jako szef. Chcesz moderatora u mnie? Jeszcze zweryfikowany nie jestem. A ty moich streamów nie oglądasz, po co ci No moderator? nie, to tak powiedziałem. Jakby ja byłem u ciebie raz na streamie, napisałem, żebyś mnie poderwała Dwa i. razy byłeś. Tak? Tak, bo raz się żaliłeś, że cię oplułam, bo nie odpowiedziałam, a drugi raz Serio? sobie A to dostałeś nie, ryja. to może ktoś się podszywał. A ty No ja ci mam tyle emocji odpowiedziałeś. w prawicy. Serio? Tak. No mi się wydaje, że raz byłem. No Raz nie. napisałem, że poderwi mi na tekst podryw i tyle. No i tak dwa razy napisałeś. Serio? No. To może. Jak ci Ale dzień minął? nie odpowiedziałeś mi. Odpowiedziałam, a z drugim razem. No ty rudo. Od rur będzie mnie wyzywał. Jak ci dzień minął? No, jaka miód ty. A, zajebiście. Mi też. Stałem jak szef. A ty w szkółce byłaś, co? Gdzie byłam? Aż tak zapierdol szkoła. Tak. Ale 29 wracasz. Ja już rzuciłam. Dzisiaj. Ale do szkoły. Do szkoły. Dzisiaj. Co, dzisiaj? No. Już dzisiaj w You szkole don't się know. było. 3 złote. No ale Jaki chujnia, konkurs co? na Alleluja wygrałaś w kościele? Wy za 50 zł? Nie, 3 złote. Dzięki za 3 A. złote. Konkurs. Nie wiem kiedy to Tak, było. konkurs? Wygrałam kiedyś konkurs, bo śpiewałam w kościele Alleluja. Taka pobożna byłam. Co wygrałaś? Nie pamiętam, jakąś tam Spowiedź u piłkę? Bo to był proboszcza? jakiś festyn w ogóle, nie? Spowiedź u proboszcza, czy nie? Nie. Nie, jakąś piłkę, coś tam do tenisa. No i wiadomo, dyplomik. Martyna, podrywałeś kiedykolwiek kogoś? Mężczyznę jakiegoś? Mężczyznę? A tak na No, ale żywo. tak, że ci faktycznie zależało na nim, a nie, że pod publikę próbowałeś coś ugrać. Tak. Tak? No. Jak się podrywa mężczyzn? Znaczy, no... Ja może nie podrywałam, ale zależało. Ale zależało ci, ale kurwa nie dawałeś mu takich sygnałów, że ci zależy. Nie, no dawałam, ale to nie wiem, jak to wychodzi A całe. jakie sygnały dajesz, że ktoś ci się podoba? Bo muszę wiedzieć, czy ja ci się Nie, podoba. podobasz. Nie, poko masz. Za młoda jesteś na mnie. No raczej. Nie Jakie jesteś. sygnały? Nie wiem. To jakoś samo to wychodzi, że wiesz, że nagle ten. Piszesz do niego? Nie, to już było. A podobno jakieś te, jakieś, wiesz, na przykład dziewczyna poprawia włosy, albo jak się czymś bawi, jakąś obrączką czy coś, to podobno są takie. Raczej Tak nie nie. robisz? Nie. Nie noszę pierścionków, to od tego zacznijmy. No dobra, a co sądzisz o Friends of Benefits? Nie wiem. No co ci Co? mogę powiedzieć? No nie mam. Jak komuś to Tutaj pasuje, się no to ma. okej. Tak? No jak komuś to pasuje? A to by pasowało? Ja myślę, że nie. Ja się szybko do ludzi przywiązuję strasznie. Przywiązać możesz, kurwa, nawet dwie Nie, ręce. nie, nie. A mi chodzi o takie, wiesz, mentalne przywiązanie. Co ty pierdolisz? Ale możesz tak i tak się przywiązać. No, ale no nie, dla mnie nie. Może kiedyś mi się zmieni. Kurwa, masz się. Dorosnę, będę, wiesz. Ty masz 17 lat w tym roku, czy nie? No. Kiedy? W sierpniu. Kiedy myślisz, osiągniesz. A masz jakiś cel na YouTubie? Cel?
Znaczy, wiesz co, ja nie mam takiego parcia. Tak jak inni, nie wiem, że o Jezu, muszę osiągnąć coś tam. Nie mam takiego parcia. Jak osiągnę, to osiągnę. Ale nie masz jakiegoś marzenia? Znaczy, fajnie by było mieć te 100 tysięcy, wiadomo, przycisk. Takie sprawy, ale to tak. No. No tak. A ty? A nie chcesz, nie chcesz ten? A jak myślisz, jak długo pociągniesz OMTV? Nie, ja mam dużo pomysłów, wiesz? Telefony tak? Niedługo robię, jutro. Kiedy nie, robisz? Co robisz? Bo Oma na pewno się kiedyś znudzi. Telefony to takie śmieszne. Do kogo będziesz dzwonić? Zobaczymy. No kurczę. Ja też się będę przygotowywać. Telefony, powiem ci, są podobne jak Oma. No, chyba ale czasem nie. Dużo poświęcić, żeby był dobry telefon. No wiem. A zobaczymy. Jak się przyjmie, to się przyjmie. Tak nie no dobra, tak? Telefony to kurwa każdy robi. A masz coś, co... Co byś mogła zrobić i inni tego nie robią? Inni tego nie robią? Mhm. Znaczy na pewno jest mało strasznie pomysłów, których nikt nie robi dosłownie. Dobra, teraz ale... powiedziałeś, że masz dużo pomysłów. Podziel się jeszcze jakimś. Albo co? Nie, no nie podpierdolę ci kontaktu, spokojnie. Znaczy ja mam takie, wiesz, takie, jakieś na przykład na odcinki pomysły czy coś. Jakby Ome, bo wiadomo, Ome się kiedyś znudzi. Nie, a wiesz, to ja to dzisiaj wymyśliłem, żeby zrobić Ome, że rozmawiam z ludźmi i jak ktoś zada mi pytanie, co tam, to daję dychę na cele charytatywne i zobaczymy, ile bym zapłacił. Nikomu bym nie mówił. Że siema i ona jakby nagle co tam powiedziała. Albo jakieś słowo klucz i po prostu ten. I za każdym razem, gdy ktoś by powiedział jakieś słowo, no to ja bym płacił na cele charytatywne. A to dobry jest na odcinek. No, no, odcinek spoko, takie coś. Ja teraz też próbuję nagrywać odcinki z Ome, ale dzisiaj na przykład próbowałam z tym lokalizatorem, co robią youtuberzy. To powiem, no, ci, że... No, to jest takie... To już długo widzę. Dawno. To na zagranicznym było kilka lat temu, ludzie robili. No. Ale to jest nawet spoko, bo te reakcje są fajne, nie? Ale jeżeli chodzi o sam odcinek, to tak się trudno to nagrywa. No, to jest jak skurwysy oglądanie. Co? No, ale to się nie opłaca robić z tego odcinka. No ja to już tego robię, tam, bo mi... Ja widziałem u jakiegoś ziomka ten lokalizator, nie Matroxa, bo Matrox jest zacofany. Matrox też zrobił. No ja wiem, widziałem. Ale Pacio zrobił chyba pierwszy na Polsce. O, coś takiego, no, no ten... Ja z nim kolabo robiłam raz, z tym podrywaniem. Kolabo z nim robiłaś? Kolabo. A co wiem, to on do dużo takich innych większych youtuberów się pucował. Pacio? No, ten ziomek, który powiedział tam 100 tysięcy razy, mówi Frist czy coś takiego, to nie on zrobił? Nie, Pacio ma 300 coś tysięcy. No dobra, no ale kiedyś nie miał tyle. Ale czy on się pucował? Nie, on się taki miłuski wydaje. Nie sądzę. On jest taki, nie wiem, taki miły strasznie. To czemu do niego nie atakujesz? Chyba młody. No co ty? No nie, po prostu jest miłą osobą, ale mi się tak, wiesz, wizualnie nie ten. Nie charakternie. No kończy się, nie ma co, nie? Co? Kończy się pomału, to nie ma co takiego. Kończy, no co ty. No jak robi po 30... Ja bym nawet nie chciała mieć jakiegoś, wiesz, takiego popularnego ten... Nie chciałabyś związku. Co? Nie chciałabyś z popularną osobą? No to mam idealnego kandydata dla ciebie. Co? Mam idealnego kandydata dla ciebie. Ale uważaj, bo może być bardzo popularny. Aż się boję. Aż ciekawości, powiedz kto. Znasz go. Damian. No jesteś niepoważna. Jesteś niepoważna. No. Damian Dergiel. Najlepszy kandydat. Na każdą, do każdej dziewczyny on pasuje. No nie, spoko jest, ale stary chłopak. Podoba ci się Damian? No co ty, stary nie jest? Stary. No ale załóżmy, miałby 18 lat. A dobrze mi się z nim gada, no? Dobrze mi się z nim gada. Ale podoba ci się wizualnie, Damian? No nie, stary jest, widać. No dobra, ale jakby miał 18, załóżmy. No nie, bo widać, że ma więcej. Jak to tylko liczba? Ale nie w moim wieku. Więzienie to też pokój. Prokurator też człowiek. No właśnie. Wolt. 10 A to co ty, wolisz jakiś kurwa blondynów? Chłopca chyta temat X. Ale bez przesady, 26 ma. No to co? No to dużo. No to mógłby być jednocześnie Dzięki, twoim chłopakiem. Dzięki, Wolt, 10 zł. Nie, jednocześnie by mógł być twoim chłopakiem i kurwa twoim starym. Tak, sugar daddy. Nie. W tym roku ma 27, w tym roku masz 17, czyli nie 10 lat różnicy. On by był taką trójcą świętą. Twój chłopak, twój brat i twój stary jednocześnie. Mogłabyś... A patrz,
On ze swoim, że tak powiem, hobby, czyli picie alkoholu, nie zaciągnie nie zaciągnie pewnie długiego żywotu. Choć życzę mu jak najlepiej. Ale no, zawsze byś mogła, wiesz, jakby odszedł szybciej od ciebie, to jeszcze byś mogła pochulać. 10 lat różnicy w starszym wieku to jest dużo. Załóżmy, ty byś miała 60, bym miał 70, Dynka przy 60. No, jest na imprezy, tak. Powiem ci tak, na Tinderze są 60-letnie kobiety, które szukają swojego macza. Więc... A myślę, że za 50 lat to ludzie będą uprawiać seks z robotami. Z robotami? No, już się zaczyna taki etap, że co słyszałem, to jakiś gościu wynalazł sobie seksualkę, taką bardzo realistyczną, że on w ogóle woli uprawiać z tą lalką seks niż z żywą kobietą, no bo żywa kobieta nie jest aż tak dobra jak ta seksualka. No kurczę. No nie wiem, nie wiem. Nie przejmujcie się. Wystarczy chwilę poczekać i sami kupicie sobie dziewczynę. Nie będziecie nie zależni. 40 lat, ale będzie. Co? Tak, 40 lat, ale będzie. Nie wiem, czy dożyjemy tych czasów. Gdzie... Ja dożyję. Ja też. To może być problem. Nie no, ja czuję się bardzo... Ale patrz, ja mam 24 lata za dwa miesiące. Wyglądam jak młody Alvaro. No nie wyglądasz na 24. Już waszą mamuśkę. Tylko musicie kurwa. Ale ja się czuję się dobrze. Jakbym miał brodę, to pewnie bym starzy wyglądał. No. Ale myślę, że mam potencjał. Za 6 lat myślę, że będę mieć dziewczynę. Do 6 lat. Za 6 lat. Do 6 lat będę mieć taką dziewczynę, z której będę zadowolony. Okej. Okay. Wiesz, ja nie biorę pierwszą lepszą z, że tak powiem, OnlyFansa, tylko czekam, wiesz, wypatruję, jak zwierzynę. No, wypatruję. Wiesz, ja nie wiem, jak ty podrywasz facetów. Z tego, co widzę, to słabo, nie zapowiada się, nie zapowiada się dobrze, bo miałaś mnie poderwać na tekst i dalej tego nie zrobiłaś. A ja, Alex byś się nie złapał. A ja kurwa jestem jak taka sarenka na środku polany. Samotna, wygłodniała, a ty jesteś takim, może nie gepardem, ale taki... No ale możesz mnie zaatakować, śmiało, spróbuj. Nie. Jestem kurwa sarenką. Zaatakuj mnie. Nie ma opcji. Rób to! Nie. Kurwa jesteś wygłodniała, potrzebujesz mięsa. Nie potrzebuję. Kurwa. No i jak ty mi pierwszy raz, jak rozmawialiśmy, powiedziałeś, że streamujesz. Ja się zapytałem ciebie, co streamujesz? No, takie śmieszki, ogólnie podrywam facetów. Kurwa, poderwij mnie w końcu. No nie. Ja, dobra, może nie jestem facetem, ale takim chłopakiem. Ta, no. Chłopakiem 24 lata. Co? Chłopakiem 24 lata. No to z mężczyzną powiedzmy, że jestem. Poderwij mnie, spróbuj. Take it. Dobra, Martynka. To ja idę, jak mnie nie podrywasz. Dobra. Wszystkiego dobrego. Trzyma.